Przygotowania do tych działań Bezpieczna Droga do Szkoły zaczęły się jeszcze zanim w szkole wybrzmiał pierwszy dzwonek. Nasi policjanci sprawdzali oznakowanie dróg, sprawdzali przede wszystkim sprawność wszelkich urządzeń ostrzegawczych, czy działają, aby odpowiednio szybko wnioskiem zawiadomić zarząd dróg, aby naprawił bądź też uzupełnił to oznakowanie, wszystko po to, aby dzieci bezpiecznie mogły do szkoły dotrwać. Dzisiaj praktycznie na Opolszczyźnie nie ma szkoły, która nie byłaby pod lupą opolskich policjantów. Jesteśmy przy przejściach dla pieszych, kontrolujemy kierowców, sprawdzamy ich czujność, na ile właśnie tą ostrożność zachowują, czy udostępniają bezpieczne przejście dzieci i młodzieży na drugą stronę ulicy. Przede wszystkim tych najmłodszych również przeprowadzamy na drugą stronę, aby bezpiecznie na lekcje dostały się. Mamy również odblaski po to, aby były widoczne w tej porze jesiennej, ale również sprawdzamy tutaj kierowców, tak? Sprawdzamy osoby, opiekunów, rodziców, którzy dzieci przywożą bezpośrednio pod placówki szkolne i przedszkolne, czy rzeczywiście zachowują ten obowiązek zapinania dzieci w pasy bezpieczeństwa, czy te najmłodsze pociechy przewożone są w fotelikach bezpieczeństwa, czy kierowcy są trzeźwi, czy mają uprawnienia do kierowania. Wszystko są to elementy, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa dzieci. No i przede wszystkim taki apel do rodziców, do dorosłych, rozmawiajmy z naszymi pociechami o wszelkich zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo dla niektórych z nich to jest pierwsza wyprawa. Pierwszy moment właśnie wtedy, kiedy ten wrześniowy dzwonek wybrzmiał, aby samodzielnie pokonać tą drogę z domu do szkoły i odwrotnie, więc wpajajmy od małego te zasady. No i my starsi bądźmy też przykładem, dobrym przykładem, godnym naśladowania, a to wszystko spowoduje, że dzieci na pewno dotrą do szkoły i z powrotem. Pomoc na pewno tu jest dobra. Tu jest ruch dosyć duży, dzieci są uśmiechnięte zawsze, zawsze chętnie mówią dzień dobry, także i ja się uśmiecham. Jest fajnie.